Burza na jeziorze z Ewangelii Świętego Marka 4. Polecił im przeprawić się na drugą stronę jeziora. Dzisiaj skupię się na tych słowach Jezusa Chrystusa. Polecił im przeprawić się na drugą stronę jeziora. Polecenie otrzymują uczniowie i nie dyskutują z Bogiem, a wypełniają to, co powiedział. Nagle burza, strach, obawa o życie. Pretensje do Jezusa. Brak wiary. Smutna rzeczywistość. Pytanie. Czy Jezus nie wiedział, co się wydarzy po tym, gdy wypłynął na jezioro? Oczywiście, że wiedział. Miał wszystko pod kontrolą. Czy wątpisz, że dzisiaj nie ma Boga w twoim życiu? Jego polecenia, Jego słowa, choć nie zawsze Go słyszymy, są dla nas lampą na drogach naszego ziemskiego życia. Jezu, ufam Tobie. Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Jak często pojawiają się w naszych sercach i na naszych ustach zarzuty, pretensje do Boga, że jest obojętny na cierpienie, ból, niesprawiedliwość, zło, krzywdę, nienawiść. A to niestety dominuje na tym świecie. Dlaczego? 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 Czyżby Bóg spał? Albo był w innym miejscu, z którego tego wszystkiego nie widać? Absurd. A jednak w tych chwilach zwątpienia, strachu, bólu mam pretensje do Boga, że nie reaguje. Zapominam, przecież mnie i Tobie dał wolną wolę. Jeśli króluje moja wolna wola, to Boga w moim sercu nie ma. Czyż nie lepiej i bezpieczniej dążyć, aby moja wola była zgodna z Bożą wolą? Moja decyzja? Jakże brak wam wiary. Niestety tak się dzieje. W chwilach radości, uniesienia wierzę w Boga. A gdy pojawi się szarość życia, może niedostatek, cierpienie, to moja wiara znika jak poranna mgła i ciągle zaczynam od nowa. Tyle cudów działo się na moich oczach, o tylu cudach słyszałem i wciąż jeszcze nie mam wiary. Co jest przyczyną, że brakuje mi wiary? Jakich znaków oczekuję? A może zadam sobie proste pytanie. Wierzę w Boga? I drugie. Wierzę Bogu? I odpowiem. Wierzę, Boże. Zaradź mojemu niedowiarstwu. Amen.